Za nami siódma edycja Krajowego Rajdu Koguta 2023, w której wykorzystywano zabytkowe pojazdy z 1994 i starsze. W tym roku trasa przejazdu przebiegała z Oławy do Stegny. Impreza miała wymiar charytatywny. Łączna kwota uzyskana z tytułu wpisowego zostanie przeznaczona na wsparcie dzieci potrzebujących pomocy. W siódmej edycji wziął udział Remigiusz Kluczewski, uczeń klasy pierwszej TDC, który wyznaczoną trasę pokonał na motorowerze zbudowanym na bazie Ogara 205. Warto nadmienić, że rola Remka nie ograniczała się jedynie do kierowania pojazdem. Jest on także odpowiedzialny za jego budowę. Maszyna oraz kierujący spisali się na medal, pokonując bezproblemowo trasę o długości 500 km. Nie jest to pierwsza impreza o wymiarze charytatywnym związana z motoryzacją, w której wziął udział Remigiusz. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wespół ze swoim tatą, Grzegorzem Kluczewskim, nauczycielem zespołu szkół samochodowych, uczestniczył w Złombolu. Celem była Albania.